Daj klucz. Niech chłopak odpali. Niech ma trochę. Tylko radości. Nie popsuj. Słodki jest. Niech. Co tam się dzieje, panie doktorze? W gruncie rzeczy. Zawsze musi, wiesz, coś zepsuć w samochodzie, nie? Musi. To możesz sobie na szyi zawiesić. Ale ty, no przecież się nic nie stało. Katalizator masz? No. Katalizator 200 zł warty jest. Chyba więcej niż ten, niż Jugo. Dałeś 500. Kurde, zaraz marchewa jakaś pójdzie i się zapali. Dzień dobry. Ale to już zaczęliśmy? Zaczęliśmy już podobno. Dzień dobry. Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle. Bardzo nietypowo. Bardzo nietypowo, gdyż albowiem mamy auta używane, a niektóre tak. Wręcz zużyte. Zużyte. Już się o tym przekonałem. Będę musiał kartę sobie odblokować. Ale to jest dłuższa historia, słuchajcie. To jest dłuższa historia. Traumatyczna dosyć. Bardzo. Ja już teraz będę cierpiał do końca dnia. Robert został zaatakowany przed chwilą przez przedstawiciela służb mundurowych. Co mówić? Możesz ochroniarz mówić. W tym budynku nie chce wpuścić tego pięknego, prestiżowego auta do garażu. Jest to skandal, jest to absolutny skandal. Na szczęście mamy też inne auta, którymi jeszcze można wjeżdżać do garażu chyba, miejmy nadzieję. Ale już niedługo pewnie. Zobaczymy. A ja tu w instrukcji mam napisane. Jesteście Państwo posiadaczem samochodu Jugo Coral. Gratulujemy wyboru. Pojazd ten jest produktem znanej z dobrej jakości na rynku samochodowym firmy Zastawa Automobili. Na rynku zbrojeniowym. Samochód zmontowany w Polsce przez nami z Motor Poland jest bezpieczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Mamy dwa prestiżowe auta będące bezpośrednią konkurencją dla Jugo. Audi A3 i BMW serii 5. A tu jakiś ten Francuzik przyjechał. Obiecałem, że więcej nie wystąpię, powiem wam, więcej kłamałem. Przywiozłem wam coś co do Jugo, prawdziwy. Ale to jest popsute. A to popsute jest jak Jugo. Mam jeszcze kołpaki, może się nadadzą. Bardzo ładne, świeżo zdjęte. I to z Jugo na pewno. O, i katalog samochodów używanych. A tak naprawdę przywiozłem wam katalog samochody używane za 10, 20 i 30 tysięcy. To twoje zdjęcie jest? Tak. Ale widzę, zdjęcie wyglądasz starzej. Widzę, że wy się znacie na samochodach. Znamy się. Nie. Chodź do nas, Adamie, bo ty jesteś specjalistą od aut zużytych. Bardzo proszę. Panie. Dziękuję. No teraz bym takiego błędu nie popełnił. Również. No to już jestem dzisiaj do przodu na robocie. Jak to nie ma Jugo? No właśnie. Bo właśnie jak nie ma Jugo. Się, jak to się mogło stać? Jugo jest niestety za mało na rynku. Jak to jest za mało? Ale jest... dzięki takim osobom jak Robert jest szansa, że Jugo będzie więcej. Tak. Chociaż jak jest. Znaczy, z jednego klonował. Dwa zrobić. Z jednego zrobię dwa. Przywiozłem piękny francuski samochód, już wszyscy się śmieją z francuskich samochodów. Uważaj, bo kupa jest na... To jest francuska kupa, nie bójmy się francuskich kup. To jest polska kupa na francuski samochód. Polski to jest ten samochód, bo był składany w Polsce. No. Tak przeczytałem. Tak. Ten też już wiele razy był w Polsce składany, jak na niego patrzę. Ale jest to samochód, który można kupić za 10 tysięcy złotych. Teraz wejdę w rolę. Ale nie trzeba. Używam, no nie trzeba, chyba że ma się ochotę sobie postartować w różnych zawodach motorskich. No, Jugo jakby jest poza konkurencją, ale raczej no, zaraz tym samochodem tak. Raczej zaraz czy tym nie postartujecie sobie. Ja zaraz sprawdzimy. A tutaj mamy kawał świetnej francuskiej motoryzacji. Kawał. No, uważaj, delikatnie, delikatnie. Ściągnęliśmy tutaj piękne samochody. Samochód dla kochany. Gangstera na dorobku, takiego początkującego. No, ale felgi. Na takich kołach no. To już chyba nie początkujący, tylko koneser, gangster. Koła, to wiesz, gangsterzy mają za darmo, nie? Prawda jest taka, że przyprowadził go nam właściciel, ponieważ tak. Właściciel... Hucha dmucha. Człowiek z Nowej Huty, czyli... Tak, z krakowskiej rejestracji nie ufałbym. Człowiek z Nowej Huty, czyli z natury oszczędny. Dla niego to jest dorobek życia praktycznie. Tak. I on... Nie odda go w byle jakie ręce, dorobek życia tam zresztą. Dlatego mi nie chce sprzedać. Mam znaczy on chce sprzedać, ale... możemy powiedzieć za ile tam, wprawdzie cena wynosi 24 tysiące. My w katalogu mamy do 10 tysięcy taki samochód, ale rzeczywiście tak? Między 10 a 20 również jest... można je znaleźć. BMW serii 5 E39 strona 34, zaraz ciebie tak. Sprawdzę. Bardzo uprzejmie proszę. Plusy, udane silniki R6, dobre właściwości, jest no wysoka chyba... podaż na rynku, niezła cena zakupu. Jaki to mam niezła cena zakupu. Bardzo dobry silnik. Bardzo dobry. Nie zgadzam się. Wiele egzemplarzy w złym stanie technicznym, wysokie koszty to utrzymania drogie. To nie ten. Nie, ten jest to nie ten. Rzeczywiście ale dobrze tu... jeździ, świetne silniki, jaką nieźle zabezpieczone. Elektronika automat. W normie, automat. No jak to w trzylitrowym dieslu? Ziemowski, no. Tak? To nie są tanie rzeczy, jak trzeba to naprawić. O! Nie mówiłeś, że skrzynia jest droga w naprawie. Jak to gdzie? No nie, właśnie. No mówił, że jest zrobiona.
No. A wiesz, jaka ile taka skrzynia? A wiesz, jaka cena remontu? No. No ile byś dał? 6. No to tam trochę byś musiał dorzucić jeszcze. 8. Oto, to te listewki to jaki lakiernik? No ten, nie, no, był z zawodu, nie? Tanieje w oczach. No nie, no to 16, nie? Nie, no ja te 20 dam, no tylko niech ale się... Ale ona jest z tymi felgami za 16, czy bez tych felg? Nie, bez felg. Felgi kosztują 16. No. 16 ty, minut strachu chyba. A ktoś zginął na tych felgach, został zastrzelony w jakimś barze. Dobrze. Tak, tupak. No dobrze. Dobrze, no ale... Dobrze. Warto czy nie warto? Oczywiście, że warto. Takie? No potargować się warto, tak. Tak. Dobra, otwieramy maskę, tak, bo my zawsze otwieramy maskę, wiesz? To tak podkreśla nasz profesjonalizm. No dobrze, wiadomo, że olej jest w silniku, no przecież, to normalne, no. Krakus no, gorzej niż po, zobacz, po prostu. Po Jugo mam taką rękę, a tutaj dotknąłem tylko BMW, gorzej niż po Jugo, no. Widać, że tutaj korek jest zaolejony, czyli auto... Achtung. Właściciel, no właśnie, właściciel dolewa oleju regularnie. Wiem, że pasuje, no. Ale żona mi nie pozwala BMW, szkoda, bo będę wyglądał jak dresiarz. To bym sobie nabyłbym sobie jakieś substancje psychoaktywne od ciebie. Mówisz? No, drewno ma, proszę, ma... Środek nieściachany. Jak na starą BMW piątkę, środek jest bardzo ładny. Ma bagażnik. Finlandia, wesele. Chodź. Tak, jest coś, co obniży cenę? Tak. Dobra. Audi A3. Ja już ale tutaj nie jestem. Powiedzieliście nic o wadach, o zaletach, co ten jest samochód za... ma same zalety, bo sprzedaje go nasz kolega z redakcji. Tak. I to jest najlepszy egzemplarz, jaki możecie kupić. Tak. I za te pieniądze. Za te pieniądze. I za te pieniądze, w tej kwocie, którą on chce, będzie w gratisie podpis właściciela na masce, gwoździe. Podpiszesz się? Jak ktoś kupi? Po filmie? Bo tak obiecujemy, że jak ktoś kupi po filmie, to się podpiszesz. To się podpiszesz na masce. Na masce. Gwoździem. Gwoździem. Audi A3 w oczach polskich klientów to nadal prestiżowy kompakt. No. Mimo, że najtańsze egzemplarze z początku produkcji można kupić już za 3000 zł. Niestety takie auta są mocno wyeksploatowane i często skorodowane. Klapa, maska, dolne ranty, drzwi. Radzimy szukać aut poliftingowych od 1999 roku. Które miały lepsze materiały wykończeniowe, wyposażenie i nowocześniejsze silniki. Ceny od około 7000 zł zwyż. Najbezpieczniejszym wyborem będzie benzynik 1602 konie, dobry do LPG lub diesel 1.9 TDI. Plusy, niewygórowane koszty napraw, proste silniki benzynowe, niezłe materiały wykończeniowe. Minusy, problemy z korozją, duże przebiegi, sporo aut powypadkowych z cofniętym licznikiem. Duże przebiegi. Polecamy wersję. Plus, bo to znaczy, że to auto wytrzymuje duże przebiegi. 1.6, 1.8 T. Które z tych wat możemy zaprezentować? Jest to, jakby nie było samochód pokazuje na Golfie. Jest to samochód przedliftingowy. Można to poznać po tym, że ma doskonałe szklane klosze refleksyjne. Nie, ten pukaj. A ja wolę ten. Ten pukaj. Ten jest plastikowy. A ten jest szklany. No ten jest szklany. Dobrze, jest szklany, bo się... A to jest co? Amalinium? Nie, to jest tam maska. Pod maską. A, pod maską. Benzynowy. Niepolecany w tym egzemplarzu. 1.8, oj tam, zaraz, niepolecany. No co, oj tam, oj tam. Przecież to bez sensu. Kupić 1.8 bez turbo. 125 koni mocy, 5 zaworów na cylinder. 1.8 to jest z grubsza ten sam silnik, który bywa z turbosprężarką. Ale bywa. Wystawiony, dokładnie, ale tak. Tu jest akurat tutaj bez. Akurat bez. Ja bym wybrał ale z turbo. Tak czy inaczej, około 200 na godzinę prędkość maksymalna, niecałe 10. Bałbym się tym samochodem. Aj, bałbyś nie wolno tyle jechać. Dokładnie. Wszystkiego boisz. O, tutaj już rdzewieje. O, proszę bardzo, na śrubkach, bo to śrubki przykręcił takie, co rdzewieją. O, proszę, już kolejny. Z tyłu tak samo. Czep się płocha, bardzo ładny egzemplarz. Zaczekaj, ja jeszcze są dwa drzwi. Dwa drzwi. Ale jest tak brzydko. O, z prawej strony trochę lepiej. Tapicerka. O, i też olej trzeba włożyć, patrz. Kurde, ja mam Hondę i nie wożę oleju. Bo nią nie jeździsz. Tapicerka, wersja przedliftingowa. No i bagażnik tak jest. Mi się podoba. Ha. Ciebie znają z tego, że tobie się dziwne rzeczy podobają. Podoba mi się. Ale to jest, wiesz co, a to nie jest zbyt nowoczesna auto jak dla ciebie? Jest. Ja bym czuł tutaj się trochę nieswojo. Czekaj, patrzę. Tam są na przykład wyświetlacze ciekokrystaliczne w tym aucie, słuchajcie. Wyświetlacze ciekokrystaliczne. Golf! Ale zobacz, jak jest wyskalowany, jak 260. Ja ci dam kluczyk. Golf! A zobacz, o, tylko tą stroną, tą niewytartą kładziesz na ladzie, wiesz, w barze. I co? No i lans jest. Prestiż. No i co, o, no uszczelka, no. Uszczelka. Z czego jest wykonana dana uszczelka? Z mchu. No, proć. Nie jest zielona przecież. No jest powleczona w takim czymś weluropodobnym. Tak, dokładnie tak. I to jest przejaw prestiżu. Aha. O, czekaj. Ja nie jestem prestiżowy. Nie jesteś prestiżowy. A ja mógłbym powiedzieć, mógłbyś być. Że jest. Takie pseudo premium, takie Seat w grupie Volkswagena. Właściciel tego pojazdu wytłumaczył mi, że to jest jeden z przejawów tego, że to jest auto klasy premium. A... Ja mu wierzę. Ale to będzie... się dowiedziałem, dlaczego to jest auto premium. Ale to będzie długi odcinek, powiem wam tak. A.
No, czy bardzo katalog? Dobry. Jeśli ktoś szuka używanego samochodu, 10, 20, 30 tysięcy złotych, to tutaj znajdzie wiele modeli, które warto kupić. A jeśli ktoś chce o Yugo, to musi teraz posłuchać. A jeśli ktoś chce o Yugo, to musi teraz, bo o Yugo tutaj nie znajdziecie nic. W Polsce było złożone, wyprodukowane w Jugosławii. Piękne jest. No, piękne jest, proszę bardzo. Elektroniczny. Zapas nigdy nie używany. Zobacz, fabryczny zapas. Z którego roku? Jak to mówią, uszanowane auto. Dębica. Dębica D164. Idealne miejsce na zapas. Kultowa opona. Jak w zestawie. Proszę bardzo. Yugo, EFI, proszę EFI, bardzo. Elektroniczny wtrysk paliwa. Tak. A? Mój kot tak pachnie. Może go umyj. Ostatnio był w garażu i tak zaczął pachnieć od tego czasu. To musi być bezawaryjne auto, zobaczcie. Silnik pokryty pajęczynami. Tak, nikt tutaj nie zaglądał, nic nie naprawiał. Nie zaglądał od lat. Nie no, to ktoś, jakiś kolekcjoner kupił, wstawił do garażu. Tak, i trzymał pod blokiem. Dokładnie, tak. Tobie to się kamień w ręku zeszła. Za chwilę nas jeszcze z tego parkingu wyrzucą, no. Parking popsujesz, dobrze, bagażnik. No, proszę bardzo, bagażnik jest praktyczny. Możemy powiększyć przez złożenie tylnej kanapy, jeszcze możemy podnieść. O, samochód ma katalizator. Samochód ma katalizator, tak, tam, tak. Jak widać, podłoga po złożeniu jest płaska. Tak, tak. Ale zobacz, można tam coś jeszcze wsunąć. I bardzo praktyczne rozwiązanie, proszę bardzo, oddzielny zbiorniczek na płyn do tylnej szyby. O kurde, ale jaja. Co prawda nie podłączony, ale jest. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie wysmakowane detale. Proszę, no, spoiler. Spoiler, bo to wersja najmocniejsza z wtryskiem. Tak. Jaki spoiler? No przecież jaki spoiler. No jest nakładka, no przecież. No, a, normalnie byłoby płasko. To się nazywa fachowo w nomenklaturze JDM-owców midwing. Midwing, okej, okay, dobrze, ale to nie jest... A to się nazywa jakoś? To jest... Sidewing. Sidewing. Sidewing od... Ale jak to ja jest? Ja bym poszedł wing-winga do lekarza to wyciąć. A czemu to rdzewieje? To narośl. To nie rdzewieje, tylko tam są mocowania metalowe. I te mocowania metalowe, tam dostaje się wilgoć i one muszą pęcznieć, no. No ale tak, przecież przykrywa to plastik i no tego nie ile widać. Ile ten samochód stał lat na dworze? Dużo. No właśnie. Ale zobacz, w jakim stanie. A się świetnie zachował. Dokładnie. No. Zajrzyjmy do wnętrza więc. Adam, zajrzyj do wnętrza. Bo Adam, zajrzyj ja tu... i opowiedz nam. Żebym czegoś to... nie popsuł wszystko. Nie, co ty. Wszystko jest popsute. Zwróć uwagę na kierownicę, która jest wielokolorowa. Ale to jest wspaniałe, zobacz, to w ogóle nie jest. A ja powiem, powiem dlaczego jest wielokolorowa. To nie jest. Bo normalnie. To nie jest, jest obszyta. Zaczekaj! Bo ja chcę powiedzieć, dlaczego jest wielokolorowa. O, jest prąd. Dlaczego jest wielokolorowa? Bo te wnętrze standardowo z fabryki wyjeżdżało beżowe. Ale można było też zmienić kolor, zamawiając pomalowanie deski w kolorze szarym. Więc jak się tutaj gdzieś tam, o tutaj proszę bardzo, wyciera się, to taki jest tam pod spodem taki fajny co fabryczny kolor, bo to było malowane po prostu farbą. Czy ty masz wersję indywidual? Tak. Daj klucz, niech chłopak odpali, niech ma trochę... Tylko nie popsuj. Słodki jest. Niech ma trochę... Nie pamiętam, mogę, tak? Możesz tylko, mnie zaufanie? Tylko nie wiem, który, nie pamiętam, który kluczyk. Nie ten. Nie ten. Kurde, ile kluczy od tego jednego samochodu? No! Jugosłowiański maszynkar! Ostatni raz tak się czułem, jak NASCARem jeździłem na prawym fotelu, była taka kluczysta. Naica! 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 No, Jugo dostaje punkty za dźwięk. Jugo... Można nim wjechać do garażu! No tym nie można, no. Dobra, gaś, bo dzisiaj mamy jeden mikrofon, to jeszcze żeś odpalił tego. Nie dawaj mu na zimny, no to ty. No przecież nie jego, no to wiadomo, że gaz. No. O, już zaczęło coś nagrać. No. Co więcej, to jest silnik, który de facto wciąż, no dobrze, wciąż jest w produkcji. Możesz przejdźmy do salonu, możesz sobie kupić nowego Citroena Serize na przykład z gazem i będziesz miał taki silnik. Dobrze, dobrze. Chodź Piotrek, przejdźmy do podsumowania, bo długo to wyjdzie. Ile tam mamy tego? Z pół godziny, a mniej więcej, godzinę. Już 40 minut. No, 40 minut. No, chodź, wysiądź z tego, będzie wyciągaj. To jest jedyny odcinek, którego nie będę montował jednak. Bo da w całości. Dam w całości. O Jezus. No. Nie, no pokażmy katalog jeszcze. Tak, pokażmy katalog jeszcze. Jeśli nie chcecie popełnić takiego błędu, znaczy nie, to nie był błąd, Jugo, to był przemyślany wybór. Słuchajcie, to był impuls, to była chwila. Są takie momenty, kiedy... No nie wychodźcie mi z kadru. Są takie momenty, kiedy człowiekowi głupio się z czegoś wycofać. Robert kiedyś zgłupia frant, pod ogłoszeniem rzucił, dam 500.
No tak, no. I gościu powiedział sprzedany, mimo że cena wywoławcza była dużo wyższa. No, trudno co tak robić. Tak było, no. A potem głupio było się wycofać. Głupio, no. No. Tutaj z kolei mamy prestiżowe, wyszukane auto. Kolega tak. Długo szukał takiego. Golf w wersji premium. Ale długo też nie jeździ. Trzeba przyznać, że jakoś tak rzadko narzeka. Tak. Ostatnio wprawdzie diagnosta coś mu powiedział, że dymi za bardzo, ale to chciał go naciągnąć. Dokładnie tak. Nie, no, wcale, mamy BMW. Wcale nie dymi za bardzo, bo na przykład straż pożarna nie chciała przyjeżdżać, jak go odpaliliśmy w garażu. A jak tego odpaliliśmy, to ponoć chciała. Nie wiem dlaczego. Tak, Yugo, no doskonały wybór dla koneserów wprawdzie, ale doskonały. Auto z aspiracjami sportowymi. Tak. Ja myślę, że na końcu... Daj przebitki z takich zawodów w Jugosławii, jak to się ściga, naprawdę. Jest na to popatrzeć. Z dużym potencjałem. To też nie było YouTube'a wtedy jeszcze. Ale filmy są. No i... 3-litrowym silnikiem diesla BMW nie jest najgorszym wyborem. Nie. Oczywiście nie za takie pieniądze. Nie. No co takie pieniądze, to nie. Nie, chce się być zatrzymywanym przez policję non-stop. Prosimy otworzyć bagażnik. Znik? Co pan wiezie? Jak alkomat nie zadziała, to narkotesty macie. No, będziecie pluli. Włosy się też chyba obcina. No dobra, no to jednak nie będę tego kupował. Nie kupuj tego. Chyba, że nie masz włosów, to wtedy spoko. Tak. BMW, no co można... Na policję? Wyjątkowo... Ładny egzemplarz, bo większość egzemplarzy tego jest modelu na rynku chetana, jest zajechana. Cała jest nakierowana, dla tak, choć poza dachem. Ale i tak ale... wyjątkowo ładny egzemplarz. Dokładnie tak. Z, nie powiem kosmosu. Jakiej. Myślałem o czymś innym, niżej. Zdup. O, to mi... Bliżej właśnie... jądra Ziemi. I w ogóle bliżej jąder, tak. Co, i wygrałem Saxo? Czyli co, jak nie chcecie popełnić takich błędów katalog jak tu... Katalog wygrał. Jeśli szukacie używanego samochodu, do 10, do 20 albo do 30 zanim tysięcy złotych, coś głupiego, to kupcie katalog, poczytajcie i dowiecie się, który samochód warto kupić w jakiej wersji. Cenie niższej niż mynia, a się opłaci. Dokładnie tak. Jeśli uda się znaleźć Yugo, to bierzcie Yugo. Za każde pieniądze. Ciężko będzie, ale tak, polecam.